Dzień dobry, witajcie! Gratis to uczciwa cena, chociaż w tym przypadku lekki posmak taki goryczy pozostał, bo mamy Szanhorsta 43, który różni się trochę od podstawowego Szanhorsta, jeżeli chodzi o parametry i możliwości, ale nawet kamo mu żadnego nie dali. Cóż, do zdobycia jest piekielnie łatwo, więc w tym przypadku gratis to naprawdę uczciwa cena, bo nie trzeba się zbyt wiele, że tak powiem, wysilać do zdobycia, jest w zasadzie pograć trochę, zrzucając śnieżynki i tak czy siak szarni wpada, jest bardzo dobrym pomysłem na asymetryki, dlatego też oglądacie powtórkę z asymetryków, padła przyjemna bitwa, ale, że tak powiem, wszystko co powiem o samym okręcie jest bardziej skierowane, jeżeli chodzi o randomy, bo zazwyczaj właśnie w materiałach staram się omawiać okręty i opowiadam bardziej o bitwach losowych, gdzieś tam bardziej to jest celem, no ale że się nadaje do tych asymetryków, no to pomyślałem, że przy okazji ciekawa bitewka to pokażę. W każdym razie tak, jeżeli chodzi o różnicę między podstawowym Szanhorstem a Szanhorstem 43, to są i cztery. Pierwsza widoczna na pierwszy rzut oka, czyli dopałka do prędkości. Tutaj mamy dopałkę plus 15%, co jest w sumie dosyć sporą różnicą i można podgonić nieźle przeciwnika. Główna odczuwalna różnica to, w sumie druga odczuwalna różnica to artyleria główna, a raczej gorsze przeładowanie artylerii głównej. W zamian mamy torpedy, które się szybciej przeładowują i dodatkowa, która ma większą szansę na podpalę, czyli rzuca więcej po prostu pożarów niż podstawowa dodatkowa na podstawowym Szanhorście. To są te cztery różnice. Dopałka główna, czytaj przeładowanie, trzy torpedy, przeładowanie torped jest tutaj lepsze, no i cztery dodatkowa, która więcej pali. No to są te cztery różnice i w sumie jak na, patrząc, biorąc pod uwagę na to, jak WG kopiuje okręty, to w sumie całkiem spore różnice, można by tak rzec. Początkowo miał on mieć w ogóle o wiele gorszą cerność względem podstawowego Szanhorsta, ale na szczęście się opamiętali, bo nie oszukujmy się, ten podstawowy Szanhorst jakimś snajperem nie jest, a gdyby to miało jeszcze gorszą celność i uwierzcie mi, grałem, gdy miał te o wiele gorsze parametry celności, to grało się tym beznadziejnie. Naprawdę było mega ciężko. Kapitana budujemy tak samo. W zasadzie z założenia ten Szanhorst jest ogólnie szarni jako szarni. Jest okrętem do mega pusha i jak polosuje na statuę na top tierze, to pushujemy na hama i zobaczymy, co z tego wychodzi. A ten okręt z założenia jest jeszcze bardziej do pusha, czyli powinien dociskać jeszcze szybciej. Dzięki dopałce szybciej dogonimy przeciwnika, szybciej dotrzemy do bitwy, szybciej ogólnie zrobimy wszystko szybciej. Dzięki podpałce na dodatkowej większej więcej zrobimy z dodatkowej. Dzięki torpedom możemy się szybciej bronić, jakby więcej robić torpedami, co w sumie tutaj w tej bitwie będzie to trochę widać. Ale dlaczego powiedziałem na początku goryczy? Bo przeszkadza mi to, że oczywiście nie mam nic przeciwko, to jest okręt za darmo i no w zasadzie WG na nim nie zarabia na nim ani złotówki, więc no to jest jakby po części zrozumiałe, że jest skopiowany okręt i tak dalej, ale dlaczego chociaż zwyczaj okręty, które były do zdobycia na święta, dostawały jakieś specjalne kamo świąteczne, a tu nawet ten szarni nie wyróżnia się żadnym kamo, żadnego jakiegoś świątecznego niczego tak naprawdę nie ma. Jest po prostu co do joty tym samym Szanhorstem. Co więcej, możemy sobie kupić identyczne kamo, które dostępne jest zadublone na zwykłym Szanhorście, tak samo i tutaj. Więc to jest właśnie ta lekka goryczka, która gdzieś tam taki lekki niesmak pozostał. Jeżeli chodzi o Szanhorsta, to w zasadzie na samym Szanhorście bazowo mam chyba wciąż najwięcej bitew ever, bo to była jedna z moich pierwszych pramek, na której gdzieś tam się starałem zarabiać i tak dalej, więc w sumie jest to jeden z moich ulubionych okrętów, można powiedzieć. Ja lubię Brawle, on się sprawdza do tego idealnie, ten sprawdza się jeszcze bardziej, ale niestety, i to właśnie te ale jest bardzo ważne, ten podstawowy Szanhorst bardziej się sprawdzi w losowaniach wyżej, jakby jest bardziej uniwersalny dzięki temu, że może więcej zrobić z tej raczej artylerii głównej. Tutaj bardziej jakby bazujemy na dodatkowej i czystym puszu, no a niestety siódemką na dziewiątkach za bardzo pusza nie zrobicie, więc no i to jest właśnie cały pies pogrzebany. Dlatego według mnie ten Szanhorst, pomimo tego, że jest lepszym brawlerem, a ja kocham okręty do zwarcia blisko, bezpośrednio jest ciut gorszy od tego podstawowego Szanhorsta, bo ten podstawowy jest, powiedzmy, bardziej uniwersalny, więcej zrobimy nim na tych, powiedzmy, tych gorszych losowaniach, a tym Szanhorstem no chwilę nam zejdzie, jeżeli chodzi o zrobienie obrażeń i w ogóle dotarcie gdziekolwiek, żeby wykorzystać tą dodatkową. Oczywiście gdzieś tam w podsumowaniu pokażę też kapitana rozmoduły, na jakich tu pływałem, bo pomimo tego, że budujemy go tak samo jak Szanhorsta, no to nie każdy ma podstawowego Szanhorsta, prawda? Więc pokażę wam oczywiście w podsumowaniu, na czym ja tu grałem.
W ogóle w tej bitwie było więcej zrobionych obrażeń dodatkowo niż główną. No i takie bitwy na tym powiedzmy 7 tierach się zdarzają oczywiście, takiego hardkorowego pusha, no ale tak jak właśnie powiedzmy potyczki 1 na 1, asymetryki, tudzież ewentualne operacje, no to ten Shandhorse poradzi sobie ciut lepiej, bo jak będzie miał, jeżeli chodzi o walkę w bezpośrednim kontakcie, ogólnie na krótkim dystansie, no to oczywiście jest on ciut lepszy od tego Shandhorse'a bazowego. To tyle, jeżeli chodzi o opinię. Dlaczego nie zrobiłem pełnej recenzji tego okrętu? Bo tak jak WG podchodzi dosyć, powiedzmy, lekkomyślnie do kopiowania okrętów, tak ja nie robię recenzji kopiowanych okrętów. To już jest trzeci Shandhorse w grze, co prawda nie jest to rekord, bo mamy okręty, które zostały skopiowane więcej razy, więc to nie jest jakby wybrykiem w tym przypadku, no ale jednak coraz więcej mamy okrętów z dodawanym 43, 44 i tak dalej i no 39 w tym momencie też mamy, więc gdzieś tam no niestety rozumiem, że gra już ma tych okrętów trochę, no i kopiowanie, że tak powiem, musi się rozpędzać i musi rozegrywać tutaj całkiem, muszą to, no wiecie, machina musi, że tak powiem, karawana jedzie dalej, nie? A ja sam mogę. Dlatego jakby kopiowane okręty nie mają recenzji, mają swego rodzaju mini recenzje, tak jak w sumie ta, czyli opinia w bitewce, gdzieś tam kapitan pod koniec. Ale chciałem to, że tak powiem, wyjaśnić, żeby było jasne, dlaczego nie ma pełnej recenzji, bo na pewno ktoś tam będzie zaraz pytał. W sumie w ogóle jakby średnio planowałem zrobić materiał o Shandhorse'cie, ale sporo osób pytało, gdzie jest Sharni, gdzie jest materiał i panie, weź pan, zrób coś pan, więc materiał się pojawił, że tak powiem, taki podsumowujący. Także ogólnie jest ciekawie, nie powiem, no ale ta lekka goryczka niestety została, bo no cóż, no nie fajnie, nie, wzięli to jakby, trzeba by się chyba do tego po prostu przyzwyczaić, że kolejne kopii. Kopiuj, weź skopiuj, zagotuj i tak dalej. No, festiwal przebić na wylot tutaj, bo to są jednak 5-6 tiery w bliskim dystansie, więc tutaj te apeki za wiele nie zrobiły. Gdzieś tutaj oczywiście gonitwa teraz za pancernikiem. No, fajny jest ten okręt przy takim puszu, ale to tak samo jak i podstawowy Shandhorse, tylko że tamten Shandhorse poradzi sobie ciut lepiej na wyższym losowaniu, a ten jednak będzie przy tym jego celności, przy tym jak to rzuca mięsem, to jednak troszkę czasu potrzebuje na to, żeby zrobić to samo, co tamten. Ale chyba, że polosuje nam dziewiątki, które będą chciały robić pusza, no to wtedy oczywiście może się zrobić ciekawie. Ogólnie zabawka bardzo przyjemna, żeby nie było dla tych, którzy nie mieli Shandhorse'a, to polecam spróbować. Zwłaszcza obecnie na asymetrykach sobie nie pograć, bo zabawa i nim jest całkiem przednia, a my sobie przechodzimy do podsumowania. A podsumowanie prezentuje się następująco. Prawie 250 tysięcy, 6 fragów, 5 trafień torpedami, 568 z dodatkowej, troszkę tam z głównej, 1400 bazowego, no to asymetryki, więc mamy drugie miejsce. Drugi Shandhorse trochę mniej puszował. Ogólnie zauważyłem, że grają ludzie tym Shandhorse'em trochę zbyt zachowawczo na asymetrykach. 69 z głównej, 36 z torped, 97 z dodatkowej, 44 z pożarów, czyli łącznie mamy prawie 140, trochę przegiąłem. Milion wytankowane, pokasowane trochę tych botów. Jeżeli chodzi o moduły, no to oczywiście trochę głównej, trochę przeciwdziałania pożarom, no i na trzecim slocie oczywiście dodatkowa, bo tutaj ona jest jeszcze bardziej że tak powiem, pakowana. No i kapitan prezentuje się następująco. Jeszcze więcej dodatkowej. Szarnim się idzie fajnie, bardzo fajnie pobawić i polecam wam to. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem na początku i w trakcie, gratis, to uczciwa cena. Zawsze to 7 w porcie i do tego przyjemka. Całkiem przyjemna. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Dajcie znać, jak tam wam się pływa Shandhorse'em 43. To pamiętajcie, jest całkowicie inny okręt, to wcale nie jest. Nie, no dobra, już się nie zgrywam. Dzięki wielkie za obejrzenie i trzymajcie się, hejo, pa, pa.